Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Witam was w kolejnym odcinku Ronaldinho i Spółka. 600 punktów na moim koncie, a to oznacza, że czas przeprowadzić kolejne losowanie. Standardowo zaczynamy. Nie wiem nawet co mówić, wiecie, bo jestem przekonany, że będzie to kolejny srebrny piłkarz. Dobra, coś mam. O matko. No nie no, to jest tragedia. Od 65 do 70. No ale cóż, losowania w tej serii miały przypominać otwieranie paczek w FIFA, no i no chyba jest realistycznie. W naszym zespole ląduje potężny piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej, jest to Sangare. O proszę, mój rocznik. Odrobinę wyższy, 191 cm wzrostu, fizyczność oceniona na 78, 82 siły, agresja również wysoka, no i przyzwoita wytrzymałość. No cóż, mam nadzieję, że będzie to chociaż małe ulepszenie w stosunku do Martinsa Pereiry, który według mnie grał dobrze. Okej, pierwszy mecz widzę ósmej przed nami. Lecimy. Oponent został znaleziony naprawdę błyskawicznie i jest to ciekawa drużyna. Po prostu Rangers. No, no niestety ja nie jestem Celticiem, ale i tak może to będą jakieś derby. Okej, widzę, że gracz na pewno coś wie o FIFA, ponieważ przed chwilą próbował zastosować pułapkę offside'ową, jednak może i coś umie, ale pamiętajmy o tym, że to ja mam Ronaldinho. Wiecie co, przez to, że Cavani i Ronaldinho mają podobne fryzury, to ja ich ciągle mylę. Choć różnią się jedną rzeczą, oczywiście umiejętnościami. No, postanawiam poprawę i proszę o rozgrzeszenie. W komentarzach widzę, że chcielibyście, by w drużynie znalazł się ten Ronaldinho oceny na 91. I powiem krótko, zrobię wszystko, by tak też się stało, ale teraz bramka Ningi. Ja go porównywałem do złotych napastników w poprzednim odcinku, no i chyba wiecie dlaczego. To jest piękne. Zagranie piętą. No, na początku nie wyszło, jednak obrońca źle wybił i wolę jak z bajki. Świetny początek meczu. Peña. Wiedziałem, że to on. Z tego co pamiętam, to występował w którejś z edycji Back to Glory. No bo taka karta musiała zwrócić swoją uwagę. Moją uwagę na siebie. Co ja gadam. Cavani. Znów Ninga. Wow, sprytne zagranie, wycofanie i bardzo ładna akcja naprawdę. Kolejny gol Cavaniego dla zespołu. Ja go oczywiście doceniam, no przecież nie wyrzucę go z tego składu, dlatego że zdobywa ostatnio więcej bramek niż Ronaldinho. Po to go ściągnęliśmy, znaczy ściągnęliśmy, no wylosowaliśmy go do tego zespołu. I bardzo dobrze, jakbyście mi tam pisali, że Damian, masz brać Cavaniego, to Verratti'ego, to bym wam tego nie wybaczył. A tak? Edinson jest naprawdę miłym zaskoczeniem. Znaczy kto wie, może Verratti też by grał dobrze, jednak on ma chyba z 50 strzałów z dystansu. Chodzi mi o ocenę oczywiście. A tymczasem Ninga po raz trzeci. Akurat ta akcja była zbyt prosta. Nie wiem co się stało. Powoli pierwsza połowa dobiega końca, oczywiście uznaję ją za bardzo udaną. Byleby tylko teraz nie stracić gola, ale Ronaldinho proszę. Owszem, udało ci się odebrać, jednak ja nie chcę cię w obronie, naprawdę. Ja cię zwalniam z obowiązków defensywnych, ty masz czekać z przodu i kreować. Wiem, że to będzie dziwne, ale Dabo zagra na prawym skrzydle, no bo nie mam innego wyjścia, a chcę przetestować to ustawienie. No i Dabo do Cavaniego. To jest niezwykłe, jednak on od razu się spisuje w nowej roli. No i może Ronaldinho wreszcie uderzył z rabony. No co no, byłby to ładny gol, ale niestety goalkeeper Rangersów obronił. Może teraz, Ronaldinho, no nie daj się mu. Podanie, Cavani w polu karnym, 4-0. Ronaldinho do Dabo, który ku mojemu zaskoczeniu gra wyśmienicie na pozycji prawego skrzydłowego. Ludzie, on wrzucił z rabony. Ja nie wiem, co się tu teraz stało. Przecież on nawet nie ma czterech gwiazdek sztuczek, wow. Znaczy wiem, że takie podania z rabony to są zależne od tego, czy ktoś ma dryg. Taki atrybut, no i nie wiedziałem, po prostu nie wiedziałem, że on go posiada. No to może teraz Ronaldinho, poprzeczka. Zlekceważyłem przeciwnika, ale Cavani, rzut karny, spalony. Może jak nie bramka, to... O! Ho, ho, ho! 5-0 Cavani po raz kolejny z niezwykłym golem. Kosmiczne podanie od Ronaldinho. Jednak ten volej, klasa sama w sobie. Ten piłkarz tak mnie zaskakuje, no naprawdę. Nie wiedziałem, że on takie rzeczy w tej grze potrafi. To jest hat-trick Edinsona Cavaniego i kolejna bramka, która zostanie przez nas z pewnością na długo zapamiętana. Ostatni gwizdek za nami, świetne spotkanie. Pierwsze 3 punkty w nowej lidze, jednak to co najważniejsze... A właściwie nie wiem. Chodzi mi po prostu o to, że jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu, że udało się zdobyć kolejną niezwykłą bramkę. I wiecie co, tak widzę, że te voleje są niezwykłe.
Będę ich częściej próbował. Dobra, teraz chwila prawda. Ile asyst Ronaldinho? Cholera, dwie. 11 mecz bez porażki. Czas na mecz numer 2. Wiem, że przeciwnik grał w FIFA 17, bo ma strój Ultimate Team. I ma również ciekawą drużynę z Bundesligi. No miło widzieć taki skład. Widać, że powoli go ulepsza. Zobaczymy, jak sobie radzi w grze. Dabo. Nie zmieniałem formacji, ale widzę, że rola skrzydłowego mu się spodobała. Dobre. Nawet Ronaldinho za często główkuje. Bailey, piłkarz, który dostał bardzo ciekawą kartę Inform i nie wiem, czy go gdzieś nie przetestuje, bo jest... wydaje się być dobrą alternatywą dla Royce'a, czy to też dla na przykład Komana. Tylko no... nie wiem, ile teraz kosztuje. Będę musiał na to później rzucić okiem. Cavani z pierwszej. I to jest interwencja bramkarza. Piłka ewidentnie odbiła się od obrońcy. Znamy Fermana. Nie będzie łatwo go pokonać, ale dam z siebie oczywiście 100%. Out. Natychmiastowa wrzutka. O Boże. Skiel Brady. Wydaje mi się, że będzie podawał spalony. No okej, okay, nie było. Ale bramkarz się spisał. To najważniejsze. Jakoś nie mogę wejść w to spotkanie. Za bardzo mi nie wychodzą akcje. Dobre przejęcie Francuza, tylko wielka szkoda, że nikt nie podążył za piłką. Znów Dabo. Naprawdę rozważam jednak jego kupno do swojego głównego składu w Ultimate Team, bo... To nie jest srebrny piłkarz. Wiem, że tak ostatnio często mówię, ale oni są nieźli. I teraz Ronaldinho. Słaba noga. Cavani przyjął i został sfaulowany. Na szczęście sędzia to zauważył. Jednak naprawdę bez żółtej kartki to było... To mogła być bramkowa sytuacja. Okej. Okay. Trzymajcie kciuki. Ronaldinho! Za nisko. Za mało siły w to włożyłem, ale no jestem na dobrej drodze do trafienia do siatki. No jestem zdumiony. 0-0 po pierwszej połowie. Nic mi nie wychodzi. Czas zmienić formację, bo kto wie, może to naprawdę wiele znaczy. I tak, znów Dabo zagra na skrzydle. Bo tam jest chyba jego miejsce najwyraźniej. Ronaldinho. Najprostszy ze wszystkich trików, czyli odbicie piłki od pięty. Obrońca ominięty, uderzenie zza pola karnego, no i znów z tej lewej nogi. Czemu? Po prostu czemu? Chciałbym poznać odpowiedź na to pytanie. Niektórzy chcą wiedzieć, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, a ja chcę wiedzieć, dlaczego mój piłkarz uderza ze słabszej nogi. O nie. Nie mogę stracić teraz gola, bo ja wiem, że go nie odrobię. Ale to było słabe. Ronaldinho pomiędzy nogami obrońcy i Sangare, nasz nowy nabytek teraz leci środkiem, no tak jest, jest potężny piłkarz i zmiótł z powierzchni ziemi jednak przeciwnika, zmiótł, no ale podawać chyba jeszcze nie umie. No ale spokojnie, znaczy no ma 20 lat, coś tam się jeszcze rozwinie na pewno. Cavani, dobry zwód, Ronaldinho, zrób to wreszcie, proszę, tak! Nie, Ninga zastawił się, ale Skjelbred, To jest niesamowite, jak dobrze gra ten piłkarz, ale muszę też spojrzeć na to z innej strony. Ja mam samych, no praktycznie samych srebrnych piłkarzy i oni też grają naprawdę dobrze. Nie mam prawa narzekać na graczy rywala. Jeśli taki był plan, to brawa dla Ronaldinho. Okej, okay, to nie był plan, ale może będzie gol. To, co zrobił teraz Ferman, nie wierzę. Ten strzał nie zrobił na nim żadnego wrażenia. Ronaldinho, zero kreatywności, jednak 100% skuteczności. Cavani, proszę, niech to wpadnie, dobitka. Wreszcie, no ile można było czekać na tę chwilę. El Matador daje nam prowadzenie w końcowej fazie meczu. Ja wiedziałem, że Ronaldinho nie trafi z tak ostrego kąta, bo na bramce jest Ferman. A on takie strzały to z zamkniętymi oczami wyjmuje, jednak no jakby Cavani tego nie wykończył, squixelowałbym go. Ale teraz pełna koncentracja, bo tak szybko jak strzeliłem gola, znaczy no nie strzeliłem go szybko, ale po prostu mogę szybko go stracić. Najtrudniejsze spotkanie w tej serii zostaje wreszcie zakończone. 1-0. Wymęczony rezultat, to fakt. Cavani nie zawiódł w najważniejszym momencie. Liczyłem na więcej magii ze strony naszej gwiazdy, ale... no nie tym razem. 3 punkty są, są. To najważniejsze. Standardowo, co mogę dodać? Na dzisiaj jest to tyle i nie wiem, czy nie zrobię małej przerwy z tą serią, ponieważ chciałbym uzbierać na lepszą wersję Ronaldinho. Teraz te ceny trochę spadają. Wszystko zależy od jutrzejszego pack openingu. Jeśli trafię kilka trochę wartych kart, to będzie dobrze. A jak nie, to i tak będę próbował, bo chcę mieć lepszego Ronaldinho. Im trudniejszy przeciwnik, tym właściwie mniej Brazylijczyka na boisku, a to mi się nie podoba. On ma być do pierwszej ligi, do końca tej serii naszą gwiazdą. On ma lśnić ciągle. Postaram się to zmienić. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Cześć.